Ewangelia według Jana, 14 rozdział, 6 werset. Jezus rzekł mu: ja jestem droga i prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14:6. Żywy most. W wieżowcu na Brooklinie w Nowym Jorku wybuchł pożar. Budynek miał być wkrótce ukończony. Ponieważ ogień rozprzestrzeniał się tak szybko, robotnicy mogli się ratować tylko poprzez wejście na ostatnie piętro. Straż pożarna zbliżyła się i wyjechała najdłuższą drabiną. Czekała na nich niemiła niespodzianka. Strażak, który stał na szczycie drabiny, zauważył to pierwszy. Drabina była za krótka. Była tylko o kilka szczebli za krótka, ale to oznaczało, że ludzi na górze nie można było uratować. Wtedy strażak zrobił coś nieoczekiwanego. Odważnie wspiął się na ostatni szczebel po to, aby oprzeć się rękami o parapet. Wtedy krzyknął do robotników: chodźcie, ratujcie się przez moje plecy. 8 mężczyzn odważyło się i zeszło po żywym moście do drabiny. W ten sposób wszyscy oni zostali uratowani. Dzielny strażak sam nie mógł zejść i stracił życie. Podobnie uczynił Bóg. Wszyscy ludzie są zgubionymi grzesznikami, którym grozi potępienie. Ani jedna drabina z własnych wysiłków ludzi nie była wystarczająco długa, aby ich od niego uratować, aby ich przed nim uratować. Wtedy Bóg posłał na ziemię swojego Syna. Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu, aby uczynić drogę zbawienia dla ludzkości. Ci, którzy powierzają się Odkupicielowi, przekraczają ten żywy most, uciekają przed sądem Bożym i wchodzą w prawidłową relację z Bogiem. Ewangelia według Jana 14:6. Jezus rzekł mu: ja jestem droga i prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie.